Cześć! Włączyłeś właśnie ekspresowy trening na wyrzeźbione ramiona. Trening poprowadzę w schemacie Tabaty. Przygotuj hantle lub butelki z wodą i zaczynamy. Zaczynamy od rozgrzewki. Rozgrzewka będzie bez sprzętu, tylko ciężar na własnego ciała. Rozgrzewamy nasze ramiona, tak? A więc barki. Same barki. Krążymy baryczkami. Oddychamy, wdech i wydech. Teraz do przodu, bądź w drugą stronę, jeżeli już na początku były to właśnie krążenia w przód. Super. Chwila przerwy, 10 sekund. To jest właśnie schemat Tabaty, tak? 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy. Więc rozgrzewamy nasze stawy, właśnie nadgarstki, i krążymy ramionami teraz do tyłu przez 20 sekund. Możesz oczywiście dodać marsz, żeby to właśnie nasze tętno się troszeczkę podniosło, całe ciało się rozgrzało jak najbardziej. Będziemy skupiać się głównie na górnych partiach ciała, ale oczywiście musimy rozgrzać całe ciało po części, ponieważ zawsze trzymamy brzuch napięty. Cokolwiek robimy, czy podnosimy jakiś ciężar, brzuch i pośladki mają być napięte. Teraz krążymy do przodu i tak samo trzymaj tą swoją postawę. Brzuszek delikatnie spięty, pośladki również delikatnie napięte. Wdechy, wydechy, krążymy do przodu. Ekstra. Tak jest. Nadgarstki jak najbardziej cały czas w tych przerwach 10-sekundowych możesz rozgrzać. Możesz właśnie tak samo skupić się na swojej szyi. Ok, i teraz kciuki do tyłu i staramy się otwierać klatkę, a z tyłu łączyć nasze łopatki. Super. Tak jest. Ok. Barkami do przodu, do tyłu, 10 sekund. Przez te 10 sekund to, co czujesz, że jakieś napięcie jest, może to się tym zajmij. I za chwileczkę 20 sekund skłony. Raz w jedną, raz w drugą. W jedną i w drugą. Pogłębiamy skłon. Wyciągamy się daleko. Ekstra. Ok, fajnie. Tak samo jak wcześniej mówiłam, szyja cały czas w ruchu. Nadgarstki w ruchu. Bareczki łączymy, góra. Barki łączymy, góra. Wdech i wydech. Super. Dobrze. I kolejne ćwiczenie. Ręce właśnie zginamy pod kątem 90 stopni w łokciach i staramy się sięgać daleko za siebie. Tak jest, przez te 10 sekund. I zmieniamy stronę. Kolejne 10 sekund. Druga strona. Brzuszek ma być tutaj napięty. Pośladki również. Bardzo ładnie. Ok, super. I teraz otwarte ręce i sięgamy daleko. W jedną stronę i w drugą. W jedną i w drugą. I patrzymy daleko. Wspaniale. Za sekundę widzimy się już tutaj z powrotem, tym razem z hantlami. W tym bloku mamy dwa ćwiczenia na każde 20 sekund pracy. 10 sekund przerwy i drugie ćwiczenie. A więc pierwsze ćwiczenie to są właśnie tak jakby rysujemy jajo. Góra i dół. Wdech i wydech. Plecy proste. Tak jak powiedziałam, na rozgrzewce
Brzuch również ma być napięty, pośladki delikatnie spięte. 10 sekund przerwy i tutaj właśnie w marszu. Następnie otwieramy klatkę, zamykamy, otwieramy, zamykamy. Wdech i wydech. Plecy napięte, z wydechem przód. Wdech, brzuszek napinamy. Plecy, brzuch. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Świetnie. I znowu powtarzamy ćwiczenie. A w przerwie, tak jak mówiłam wcześniej, marsz. I rysujemy właśnie takie koło bądź jajo, tak jak wolisz. I teraz co? Brzuch napięty, pośladki spięte. Zauważ, mam delikatnie ugięte nogi w kolanach po to, żeby moje plecy były bezpieczne. Wdech i wydech. Ręce zwrócone są do lustra, do ciebie na przykład. Tak jest. I powtarzamy ćwiczenie z tym właśnie bałwankiem. Otwierasz ręce, zamykasz. Tak jest, przytulasz bałwanka. I łokcie mają być delikatnie ugięte. Zauważ, łokcie delikatnie ugięte. Wdech i wydech. Ręce na wysokości klatki piersiowej. Super. Przed nami kolejne 20 sekund. I wdech i wydech. Plecy są zabezpieczone, bo kolana są ugięte. Łokcie zawsze delikatnie mamy również ugięte. Wdech i wydech. Myślimy o barkach. Długa szyja, przedłużeniem kręgosłupa. Barki w dole. Super, 10 sekund przerwy. Maszerujesz. Dotleniamy się i znowu już w ramionach ciepełko, tak? Otwórz klatkę, przytul bałwanka. Otwórz klatkę i z wydechem przód. Wdech i wydech. Wdech, pośladki spięte, brzuszek cały czas napięty. I powolutku ruszamy tymi hantlami, naszymi rękami. Otwieramy, zamykamy. Jak powoli ruszamy rękami, to cały czas nasze mięśnie są w napięciu i wtedy mocniej pracują, więc polecam, aby cały czas skupić się na tym ruchu i wykonywać go powoli. Wdech i wydech. Brzuch napięty, głowa wyprostowana, przedłużenie kręgosłupa, barki w dole, łopatki z tyłu również łączymy. Tak jest, plecy proste, odcinek właśnie piersiowy kręgosłupa do przodu. I powtarzamy nasze ćwiczenie, czyli otwieramy klatkę, zamykamy. Otwierasz, zamykasz. Jak otwierasz klatkę, ściskasz mocno plecy, zamykasz klatkę. Wdech i wydech. Ramiona pięknie się modelują, rzeźbimy ramiona. Wdech i wydech. Ciężar dopasuj pod siebie. Tak jak wspomniałam, możesz mieć hantelki, jeżeli nie masz butelki z wodą, jak najbardziej będą przydatne. Skończyliśmy nasz blok ćwiczeń. Zapraszam Cię na łyczek wody i na kolejną tabatę. Jeszcze przed nami 3 bloki. Kolejne 8 rund przed nami. Zaczynamy od ćwiczenia na biceps i barki, następnie barki. Ok, biceps, bareczki. Uginasz ręce w łokciach, otwierasz klatkę, zamykasz. Łokcie przyklejone do ciała. Jak robimy biceps, to łokcie mają być przyklejone do ciała. Super. Następnie bierzemy hantelki mniejsze, bądź cały czas te same, szeroko ręce otwarte i krążymy kółeczka do tyłu. Powoli, tak jest, ale skupiamy się mocno na brzuchu, na pośladkach. Krążymy do tyłu, barki już czujemy, że płoną, zaczynają płonąć, tak jest, super.
I znowu powtarzamy biceps, barki wąsko, szeroko. A więc łokcie przyklejone i biceps, wąsko, szeroko, wąsko i biceps. Wdech i wydech. Tak jest. Biceps. Mhm. Super. Biceps, barki. Otwórz klatkę, zamknij. I powtarzamy. Biceps. Ok, super. I kolejne ćwiczenie. Na zmianę. Otwieramy klatkę i krążymy kółeczka do tyłu. Klatka otwarta, długa szyja. Łopatki z tyłu spięte. Pośladki, brzuch. Stabilnie na nogach. Ekstra. Jeszcze kilka sekund. I powtarzamy ćwiczenie. Mhm. Biceps, barki. Wyprostuj się, brzuch jest napięty, klatka do przodu. 90 stopni, otwórz barki, ręce. Tak jest i powtarzamy. Barki. Biceps, barki. Mocno otwórz ręce. Tak jest. Biceps, barki. Otwórz. Wspaniale. Mhm. Kolejne ćwiczenie na nasze ramiona. Pięknie wymodelowane. Otwarte ręce szeroko. Krążymy kółeczka. Długie wdechy i wydechy. Cały czas pracujemy na oddechu. Świetnie. Plecy proste. Długa szyja. Wspaniale. Dobrze? Teraz pokażę Ci to ćwiczenie na biceps i barki troszeczkę od tyłu, żebyś też mógł zobaczyć, jak się otwiera ręce. A więc tak, otwieramy na wysokości barków. W ten sposób zamykamy. Biceps, barki. Mhm. I ruch ma być kontrolny. Tak jest. Wszystko powoli, wdech, wydech. Skupiamy się tutaj na rzeźbie. Mhm. Powtarzamy ćwiczenia jedno po drugim. Myślimy o tym, żeby cały czas mieć piękną postawę, wyprostowaną i krążymy kółeczka do tyłu. Też z tyłu pokażę Ci, jak to właśnie wygląda. Łopatki mają być z tyłu spięte, brzuszek i pośladki delikatnie napięte. I krążymy kółeczka do tyłu. Długa szyja, łopatki w dół, barki w dół. Mhm. Wspaniale. Ok. Łyczek wody i kolejny zestaw ćwiczeń przed Tobą. Przed Tobą bardziej dynamiczny zestaw ćwiczeń. Zarzut na barki. Pierwsze ćwiczenie. Hantel przed Tobą. Zarzut. Barki. I druga strona. Zarzut. Wyciśnięcie. Zarzut, wyciśnięcie i zmieniamy rękę na zmianę z wydechem. Wdech, wydech. Pięknie, ok. Drugie ćwiczenie przez 20 sekund, które będziemy wykonywać, to push pressy, czyli wyciskanie raz jednego, raz drugiego hantla do góry na ugiętych nogach, przy ugiętych nogach. Mhm. Dynamika z nóg. Wydech, wydech. Pośladek pracuje, plecy proste, brzuszek napinamy, wydech. I pięknie baryczki pracują. Jest to właśnie bardziej dynamiczny zestaw ćwiczeń. Powtarzamy znowu zarzut na barki, wyciśnięcie z kolan z wyrzutem. Tak jest. Uwaga, wdech i wydech. Zmieniamy rękę. Raz i dwa. I zmieniamy rękę. Raz i dwa. Dobrze. I kolana pracują. Wydech z kolanami. Tak jest. Jakbyś chciał wyskoczyć do góry. Super. Mhm. W tych 10 sekundach przerwy również polecam właśnie marsz
i wyciskamy hantlę na zmianę. Wyciskasz hantlę, napinasz pośladek, prostujesz nogi, bioderka do przodu. Super. I znowu do tego ciśnienia jeden hantel nam jest potrzebny, do drugiego dwa. Uwaga, przysiad niski i zarzucamy na barki. Raz i wyciśnij. Dwa i wyciśnij. Raz, wydech. Napinasz poślad. Napinasz. Napinasz brzuch. Napinasz. Plecy proste. Świetnie. Przygotuj dwa hantle. I znowu wyciskamy naprzemiennie. Hantelki na barki. I uginając nogi w kolanach, wychodzimy do pozycji właśnie wyprostu. I też hantel wyciskamy dynamicznie w górę. Raz i dwa. Super. Znowu zarzut, wyciśnięcie. Plecy proste, brzuch napięty. Nisko na nogach. Zarzuć, wyciśnij. Zmień rękę. Zarzuć, wyciśnij. Zmień rękę z przysiadu sumo. Z takiego właśnie szerszego przysiadu. Plecy mają być proste, jak podrywasz hantel z dołu, tak? Jak podrywasz hantel, muszą być plecy proste. Więc jeżeli za nisko jest hantel, połóż go na jakimś podwyższeniu. Może na klocku do jogi. I z wydechem raz jedna, raz druga ręka. Wyciskamy. I dynamicznie z nóg wychodzisz. Wyobrażamy sobie, że chcemy podskoczyć do góry, ale nie odrywamy nóg z ziemi. Super sobie poradziliśmy z tym ćwiczeniem. Zapraszam na kolejny zestaw już za chwilę. Ostatni blok ćwiczeń przed nami. Na początku motylki w pochyleniu przez 20 sekund. Później będziemy robić triceps w pochyleniu motylki. To otwieramy klatkę i z tyłu łączymy łopatki. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Właśnie w tym ćwiczeniu jest bardzo ważne, żeby mieć plecy prosto. I brzuch musi być cały czas napięty. Biodra są bardzo daleko w tyle. Biodra są bardzo daleko w tyle, tak jakbyśmy chcieli dotknąć pośladkami właśnie na przykład jakiejś ściany. I teraz to samo powtórzę, to samo, ten sam ruch, że tak powiem, nie ruch, tylko właśnie ruch z bioder oczywiście, ten sam, czyli jesteśmy w pochyleniu i triceps. Cały czas podczas tego bloku będziemy w pochyleniu, tylko te 10 sekund przerwy jak najbardziej polecam, żeby się wyprostować i również przejść delikatnie do marszu. I tutaj tak jest, jak najbardziej myślimy o tym, że w tym pochyleniu nasze nogi z tyłu są jakby, rozciągają się. Idziemy biodrami tak daleko, że czujemy, że się nogi rozciągają i wtedy zatrzymujemy się i z wydechem pracujemy, napinamy mięśnie z wydechem. Czy to są motylki, czy to są tricepsy, to napinamy z wydechem. Wydech i plecy pracują. Tak jest. Świetnie. I tricepsik, to samo, ten sam ruch. Biodra w tył, plecy są proste, brzuch jest napięty, klatka do przodu, łokcie przyklejone do ciała i triceps. Wdech i wydech, tak jak mówiłam, z wydechem napinamy mocniej całe ciało. Wdech z wydechem napinamy mocno triceps. Wdech i wydech, czyli ten mięsień z tyłu naszego ramienia. Wydech. Super. Motylki znowu. 10 sekund przerwy. Marsz, najlepiej marsz, żeby prostować się chociażby. I znowu biodra w tył. Wydech. Raz i dwa. 20 sekund pracy.
mocne ramiona. Świetnie. I tricepsik. Plecy proste. Pochylenie do tyłu, łokcie przy ciele i prostujemy ręce. Wdech. I tu napinamy mocno ciało. Tu jest luz, a tu jest mocne spięcie. Wdech i mocny triceps, mocne ramię. Głowa prosto, klatka. Tak jest, przed siebie plecy z tyłu napięte. Wyobraź sobie, że tak jakbyś, że marszczysz swoje łopatki. Marszczysz swoje łopatki i wtedy plecy są proste. Okej, i motylki. Znowu pochylenie do przodu. Tak jest. I raz. I dwa. I wydech. Świetnie. Tricepsik. Brzuch, pośladki, biodra w tył, łokcie przyklejone, triceps. Wdech i przytrzymasz. Wdech i wydech. Napinaj mięśnie. Plecy też z tyłu proste. Długa szyja. Pięknie wymodelowane ramiona. Brzuch ma być napięty. I co, czujemy ramiona? Ja czuję, mam nadzieję, że ty również. Bardzo dziękuję ci za dzisiejszy trening. Jeszcze tylko przed nami rozluźnienie. Witam cię na rozluźnieniu. Zaczynamy od szyi. Wdech z wydechem. Jedna ręka na głowę. Tak jest, druga luźniutko. I tak na chwileczkę zostajemy. Myślimy o miękkich wdechach, miękkich wydechach. Rozgrzewkę również robię w schemacie takiej tabaty, czyli 20 sekund rozciągnięcia, chwila przerwy i 20 sekund druga strona. W tej przerwie jak najbardziej skupiamy się na tych mniejszych naszych fragmentach ciała, czyli można sobie właśnie zawsze coś innego jeszcze rozciągnąć, to co czujesz gratisowo. A teraz szyja, druga strona, tak? I oddychamy sobie luźno. Polecam, żeby sobie właśnie zamknąć na chwileczkę oczy i skupić się bardziej na tym rozluźnieniu. Ekstra. I teraz szyja delikatnie do boku, raz w jedną, raz w drugą stronę. Ręce w koszyczek i za głowę. Otwieramy klatkę. Zamykamy. Robimy wdech, otwieramy klatkę, zamykamy. I wydech. Super. Teraz będziemy robić skłony do boku. Prawa ręka do góry i skłon do boku. I wracamy. Wdech. I z wydechem idziemy w górę. Wdech. I wydech. Cały czas jedna strona. Ekstra. Można położyć bioderkami w jedną stronę, w drugą stronę. I skłony znowu. Wdech. I wydech. Wdech i wydech, wdech i wydech. Super, szyja, jeszcze raz, barki do tyłu i skręcamy się za siebie w jedną i w drugą stronę. I wydech. Dobrze. I tricepsik.
prawa ręka do góry, prawa ręka ugięta w łokciu, głowa delikatnie oporuje o łokieć, lewa idzie do góry, pomaga troszeczkę rozciągnąć ten mięsień i staramy się sięgnąć dłonią między łopatkami jak najniżej, zejść w dół. I oddychamy miękko. Super. Znowu barki do tyłu lekko. I druga strona. Lewa ręka w górę, lewa ręka ugięta w łokciu. Prawą sobie troszeczkę pomagamy. Głową oporujemy o łokieć i staramy się iść dłonią jak najniżej. Triceps się bardzo ładnie rozciąga w tej pozycji, dlatego tutaj skupiamy się właśnie na tym ćwiczeniu. To koniec naszej tabaty, naszych ćwiczeń na wymodelowane ramiona. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy trening i do zobaczenia już za tydzień. Cześć!